Tak, to już jest ostatni odcinek Scheherazada, więc witam was serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku i to będzie już ostatni odcinek z Scheherazadą. Opowiem wam, dlaczego w ogóle to będzie ostatni odcinek Scheherazada, jaki to będzie kolejna seria czy coś. Więc zapraszam was na oglądanie. Nie będę teraz o to przedłużać, no, bo chciałbym po prostu nagrać szybki, taki informujący odcinek, dlaczego kończę i co jak. Więc tak, zacznijmy od tego, że w dniu, jak dobrze pamiętam, 12, czy między 12 a 13 lipca po prostu zacząłem mniej grać Scheherazada, po prostu złapała mnie znów ta monotonność, jak było na PL29, przez to, że grałem prawie 4 miesiące Scheherazada na PL29, no to złapała mnie mega monotonność w tej grze. Wiadomo, jak to jest w Scheherazada, klikanie misje, zadania nadzwyczajne, pojedynki, treningi i tak kółko, 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 to samo przez, powiedzmy szczerze, kilka lat. Więc niestety po prostu złapała mnie tak mega monotonność, po prostu nic się tu nie dzieje. Wiadomo, że jest ten event Super Jump Start, ale powiedzmy szczerze, nie chciałem grać to na siłę. Obiecałem wam, że będą odcinki w ogóle co 2-3 dni, ale no dalej się nie wywiązuje tego, bo powiedzmy szczerze, mam małe problemy prywatne, więc dlatego nie było odcinków. Po prostu musicie mi dać kilka czasu, tak nie wiem, przynajmniej tydzień, tak, no, bo muszę czekać do 24 lipca na jedną pewną rzecz, więc dlaczego? Przepraszam, że nie było w ogóle odcinków w ogóle na kanale i że było tylko jeden live ostatnio poprzednio tygodnia, ale mam po prostu duży problem prywatny i muszę po prostu to wyjaśnić, a niestety to jest bardzo gruba sprawa, dlatego nie ma odcinków. Więc co, po prostu co będzie z tym? No, powiem tak, oficjalnie to będzie już koniec Scheherazada, czy na zawsze, prawdopodobnie może tak, nie wiem. Na pewno nie będę grał, na pewno na PL30 od razu mówię. Czy na innych PLN-ach? Nie wiem, zobaczymy co i jak, pomówię. Po prostu mi się nie podoba ta monotonność non-stop, bo wiadomo jak to jest, a w Szakesie coś się dzieje, więc jeśli będę chciał wrócić do takiej gry przeglądarkowej, w sumie właśnie Scheherazada, to jest Szakes. Więc możliwe, że może powrót do Szakesa, ale kiedy też nie wiem, dlaczego to wiadomo, będę informował to na Ciku czy na Discordzie. Więc no tyle mogę powiedzieć. I teraz tak, co z kontem? Konto nie oddam, szczerze mówiąc, chciałbym akurat wam to konto oddać, mimo to, że konto jest tak słabo zmienione, wiadomo. Ale tak czy siak bym chciał konto oddać, ale nie mogę. Ze względu na to, że mam przypisem do Steama, to musiałbym ze Steamem sprzedać, więc niestety, mimo to, że chciałem wam oddać konto, bo ja ogólnie Scheherazada gram na Steamie, widać nawet po tym, że mam około 1000 godzin Scheherazada, no. Więc ogólnie nie oznam tego, mimo to, że sam mówiłem, że nigdy nie oznam żadnych kont Scheherazada. Ale tutaj bym chciał oznać, ale mówię, nie mogę. No i kolejna sprawa, jaka będzie nowa seria na kanale, bo wiadomo, jak nie ma Scheherazada, a Elvedia, to na razie myślisz nad tym, na czymś. Jaka będzie nowa seria? Powiem szczerze, nie wiem. Bardzo bym prosił was napisanie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć na kanale, bo szczerze mówiąc mam trochę lekką pustkę w głowie, co byście chcieli zobaczyć na kanale. Bo szczerze mówiąc nie wiem, ostatnio zacząłem grać w Wizards of Kingston na nowym świecie, bo szczerze mówiąc też jeszcze gram Wizards of Kingston na starym i teraz nowym świecie polskim akurat, zagrałem sobie to akurat z Polakami na serwerze 3282. Tak to mniej więcej wygląda. Rise of Kingston, jak mówię, gram na świecie. Sorry, było tutaj małe cięcie. Więc wracając, na świecie 3272 na Ahurid, królestwie. Gram sobie oczywiście tutaj z topowymi Polakami. Jak ktoś się spyta, jak się nazywa, no to nazywa się to 22HL1. Mają też się drużynę drugą, sojuszową i trzecią nad farmą, więc z nimi gram akurat, bo mamy akurat topkę, więc po prostu tu mi się bardziej świetnie mi się gra. I do was pytanie, czy byście w ogóle chcieli serię z Rise of Kingston, bo chciałbym oczywiście poprowadzić, jeśli byście chcieli tą serię na kanale, ale oczywiście od was to zależy. Więc jak mówiłem, to tyle z odcinka. Dziękuję w ogóle wam serdecznie za obejrzenie
No powiedzmy, że w krótkiej serii z Herzogiem to chyba prędzej 2 tygodnie. Ale tak czy siak, dobrze mi się grało trochę na wrócić po tam 1,5 roku czasu w Herzogiem i tyle. Dobra, dzięki jeszcze raz serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Piszcie śmiało w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć na kanale, na jaką nową serię. Przygodowa Lords, Valorant, Rise of Kingston, czy inny tam. I wreszcie oraz jeszcze rozmowy z Evelion, to na razie musiałbym coś jeszcze zobaczyć, bo czekam jeszcze na odpowiedź w sprawie bana. Więc dzięki jeszcze raz, na razie cześć, na razie cześć.